Sombra, jedna z najbardziej tajemniczych postaci Overwatch. Dziś przedstawię wam najnowsze informacje dotyczące Sombry. Ale najpierw przedstawię wam to, co do tej pory się o niej dowiedzieliśmy. Zacznijmy od podstawy. Sombra z hiszpańskiego znaczy cień. Pierwszą wskazówką są porozrzucane gazety na Dorado. Na kilku z nich widzimy tajemniczą sylwetkę z nagłówkiem Kim jest Sombra? Zostajemy na Dorado. Na tej też mapie, w placówce Lumerico, znaleźć możemy akta nie tylko Jacka Morrisona, ale również Sombry. Mogłoby się zdawać, iż Sombra i Żołnierz 76 ze sobą współpracują, jednak tak nie jest, o czym za chwilę. Naszej tajemniczej bohaterce, Lumerico, również nie przypadło do gustu. Najwyraźniej wkradła się do systemu i uruchomiła protokół Sombra. Grając żniwiarzem, możemy natrafić na kwestię, gdzie jest Sombra, gdy jest potrzebna. Czyli prawdopodobnie Sombra współpracuje ze żniwiarzem. Przechodzimy więc do najnowszych informacji. W komiksie Weterani definitywnie dowiadujemy się, że Sombra współpracuje ze żniwiarzem, a nie z Jackiem Morrisonem. I całkiem możliwe, że urządzenie użyte przez żniwiarza w filmie Reaktywacja jest skonstruowane przez Sombrę. Akta na Dorado mogą oznaczać, że Lumerico ma na pięku zarówno z Żołnierzem 76, jak i Sombrą. Wraz z pojawieniem się patcha 1.1 na serwerach PST, społeczność zdołała wyciągnąć z plików nowe kwestie. I są one niepokojące. Niektórzy bohaterowie mówią, coś jest nie tak. Wyczuwam obecność wroga. Co prawda cię nie widzę, ale wiem, że tu jesteś. I z całą pewnością mamy do czynienia z postacią mogącą ukryć swoją obecność. I tak naprawdę, moi drodzy, to dopiero początek. Niedawno mieliśmy okazję obejrzeć film przedstawiający historię Anny. I w dwóch miejscach, dosłownie na jedną klatkę, pojawia się tajemniczy ciąg znaków. Ów ciąg jest zapisany w systemie heksadecymalnym. Jednak po skonwertowaniu go otrzymujemy ciąg liter nie mający sensu. I teraz, gdyby Sombra byłaby następnym bohaterem, będzie ona 23. postacią. Jeśli użyjemy operacji XOR na tym ciągu liter i posłużymy się stałą 23, otrzymamy taką oto ukrytą wiadomość. Sombra. Ten, kto posiada informacje, posiada władzę. Myślicie, że to koniec? O nie, 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 nie. Czas na punkt kulminacyjny. W najnowszym filmie Wiadomość od twórców, na samym końcu, dosłownie na kilka klatek, migają nam takie obrazy. Czyżby Sombra znów coś kombinowała? Ależ oczywiście. Interesuje nas tylko ta grafika. Postaram się wam to przedstawić jak najlepiej. Otóż jest to 9 kodów kreskowych. Używając strony, która odczytuje kod 128, otrzymujemy dzięki temu 9 ciągów w systemie heksadecymalnym. Konwertując ciąg z systemu heksadecymalnego na system dziesiętny, naszym oczom ukazuje się następujący ciąg liczb. Zapisując te liczby w systemie binarnym, otrzymujemy serię zer i jedynek. Przyjmując, że 1 jest czarnym kwadratem, a 0 białym i łącząc ze sobą fragmenty układanki, zdobywamy upragniony kod QR. Wystarczy ów kod odczytać i zobaczyć ukrytą wiadomość od Sombry. Proste, czyż nie? Cóż, jak już zdobyłam twoją uwagę, niech od teraz będzie trochę bardziej skomplikowanie. Więc, moi drodzy, to jest dopiero początek. Sombra, bohater, który prawdopodobnie jest hakerem i ma zdolność znikania, posiada jeszcze niejednego asa w rękawie. Dziękuję wam za oglądanie.